Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dobry wieczór Państwu, witam w studiu wyborczym. Jak co tydzień, dzisiaj zostało nam 24 dni do wyborów, a będziemy rozmawiać o rzeczy dla wielu z Was najważniejszej, a mianowicie o pieniądzach. Czy Polska jest bankrutem? O tym będę rozmawiał z doktorem Sławomirem Dudkiem, naczelnym ekonomistą i prezesem Polskiego Instytutu Finansów Publicznych, także pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej, ekonomistą wybitnym, człowiekiem, który o pieniądzach publicznych wie wszystko, pracował 23 lata w Ministerstwie Finansów. Zadam mu parę naiwnych pytań i mam nadzieję, że razem otrzymamy proste odpowiedzi. Dobry wieczór. Zacznę od pytania, które jest tytułem naszej rozmowy. Czy Polska jest bankrutem? Nie, nie jest bankrutem. W tym momencie nie jesteśmy bankrutem. Mógłbym to określić w ten sposób, że jest niebezpiecznie. Być może nawet jest bardziej niebezpiecznie, niż mi się wydaje, jeżeli chodzi o finanse publiczne. Z kryzysem jest tak, kryzys jest trochę jak sepsa, że do samego końca jego nie widać. Okay. Ekonomiści mówią, a co tam ten Dudek mówi, tu straszy Grecją, Rumunią. Przepraszam, to trochę tak jak umiera demokracja, prawda? Ona umiera, że umiera demokracja, no, i nagle się budzimy w dyktaturze. Tak, i ten moment, zresztą my w takich analizach Instytutu przeanalizowaliśmy wiele kryzysów finansowych i z tej analizy, bo one się wydarzały na świecie. No, oczywiście znany przykład to Grecja, czy Argentyna teraz. Wielokrotnie. Ale na przykład Wielka Brytania miała kryzys finansowy dawno, teraz miała też przesilenie dosyć niedawno, bo rząd poszalał i obiecał obniżkę podatków, a nie było na to pieniędzy w budżecie i Wielka Brytania się otarła o kryzys, musieli interweniować, bronić złotego, także tych kryzysów było wiele, ale zawsze przychodziły znienacka, te wyniki zdrowotne się psuły i zawsze też czynnik był zewnętrzny. To nie jest tak do końca, że sami wewnętrznie doprowadzimy do kryzysu. Okay. Mamy słabe wyniki, słabego coś dobije. Ale przychodzi coś z zewnątrz. Mhm. Na przykład gdyby nie kryzys Lehman Brothers w 2008 i ten cała... Wszyscy się bali, że zbankrutuje cały system bankowy, był brak zaufania. Banki sobie pieniędzy nie przelewały, bały się, że jak przeleją, to już nigdy nie dostaną. To być może Grecja jeszcze by sobie dryfowała. Ja to też często porównuję tak, że ja jestem, czy też ekonomiści, tacy jak ja, którzy ostrzegają, też straszą, no bo trzeba pokazywać przykłady, czym to może się skończyć, jak taki lekarz, który mówi do pacjenta, jest pacjent, pali dwie paczki dziennie papierosów, Nie ćwiczy, tłusto się odżywia, jeszcze jeździ, skacze ze spadochronu takiego chińskiego, który jest słaby i ryzykuje, ryzykanckie życie prowadzi, no i lekarz mu mówi, no proszę pana, ma pan już tak, tu widać trochę stłuszczona wątroba, tu widać cholesterol zły, już wyniki są trochę złe, ale on dalej jest, tak powiedzmy, rześki i jakoś działa i on przychodzi za rok, no i co, nie umarłem, nie mam raka, nie mam choroby, no bo to jest tak, że to są te... Ostatnia faza jest. Ostatnia faza i tych uważam, płyniemy w pole lodowe, aczkolwiek dalej jeszcze możemy gdzieś się wywinąć, ale przyjdzie takie wydarzenie, bo ten chory pacjent może być tak, że on może sobie poradzić, może nawet długo żyć, który bardzo zły tryb życia przechodzi, ale na przykład ma później jakiś wypadek, czyli kryzys zewnętrzny, czyli kryzys energetyczny albo upadek Lehman Brothers i się okazuje, no nie możemy panu przeprowadzić operacji ratującej życie, no bo pan ma za słabe wyniki w innych obszarach. I teraz pytanie, czy nasza gospodarka, finanse publiczne są gotowe na uderzenie w postaci na przykład Lehman Brothers, coś się stanie w Stanach Zjednoczonych, teraz recesja w Niemczech się szykuje. Ja uważam, że jeżeli by przyszedł taki kryzys jak Lehman Brothers, my już nie przeżyjemy tego kryzysu. Czyli nie jesteśmy przygotowani już na żadne
czarne łabędzie, jakiekolwiek, nawet szare. Okej, co jest dla finansów publicznych najbardziej niebezpieczne? Mówimy o tym cholesterolu, złym trybie życia, paleniu papierosów. Co to jest dla finansów publicznych, dla państwa? Są już pewne oznaki. To jest na przykład to, że my płacimy bardzo wysokie odsetki, mimo że ta relacja długu, bo wszyscy się martwią o ten dług. On rzeczywiście według prognoz rządu ma wynieść w przyszłym roku 2 biliony złotych, astronomiczne. 2 biliony złotych. Dobrze. I to jest bilion Morawieckiego. Tak? Bilion. Czyli on wzrósł o bilion przez ostatnie 8 lat, ten dług. Czyli pan chce nam powiedzieć, że przez ostatnie 20 parę lat transformacji rządy poszczególnych, wszystkich partii po kolei zadłużyły Polskę o bilion i PiS dołożył do tego drugi bilion, czyli zadłużył Polskę o drugie tyle, co wszystkie jego poprzednie rządy od początku. Tak. Oczywiście wartość złotówki się zmienia, inne można było rzeczy kupić, ale kwota jest astronomiczna. A jeszcze dodam, że tak naprawdę z tego biliona, ten bilion to jest plan budżetowy na przyszły rok. Na przyszły rok to oni nam szykują, ja nie wiem co, jeżeli ten budżet, który zaproponowano, który, no to jest arogancja nazwać przyszłoroczny budżet bezpiecznym, w którym 1/3 z tego biliona Morawieckiego, czy też obecnego rządu przez 8 lat, bo on nie był cały czas premierem, to, czyli to jest bilion Szydło i premier Szydło i premiera Morawieckiego, to 300 milionów jest tylko założone w przyszłym roku, bo tu mówię o przyszłym roku. 300 milionów to jest dodatkowy dług. Tak, i to oznacza, że dług w Polsce do tej pory rósł o 180 tysięcy na minutę, a będzie rósł o 600. Dobra. Czyli 10 tysięcy na sekundę. Nasz program, w trakcie jeżeli tej rozmowy naszej, tak, jeżeli ona potrwa kilkadziesiąt minut, to w czasie takiej rozmowy jak nasza, w przyszłym roku rząd będzie musiał znaleźć nabywców obligacji na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Rozumiem, dobrze. Tylko podsumowując, rozumiem, że ale sam poziom nie jest niebezpieczny jeszcze, on już jest duży. Na przykład niebezpieczne jest to, że odsetki są wysokie. My płacimy trzy razy wyższe odsetki niż Grecy, bo Grecy są w strefie euro. My w przyszłym roku i w tym mamy drugie najwyższe odsetki w całej Unii Europejskiej. Węgry przed nami. Wrzucamy za dużo tematów na raz i boję się, że nasi widzowie się pogubią. Ja już się trochę gubię. Chciałbym podsumować to, co powiedzieliśmy do tej pory. Pacjent jest ciężko chory. Znaczy ma słabe wyniki, zły tryb życia prowadzi. No, przede wszystkim ma obciążenie dwa razy większe niż jeszcze 8 lat temu. Tak? Podwoiliśmy, czy rząd PiS-u podwoił dług narodowy z biliona do 2 bilionów złotych. Okej. Teraz, jakie są tego, czy rozumiem, że tak naprawdę cała fiesta, wzrost zamożności Polaków, wydatków gospodarstw domowych, finansowany transferami socjalnymi, bądź wzrostem płacy minimalnej i w ogóle nakręceniem płac w gospodarce, mówię tutaj o 500+, teraz 800+, 13+, 14, podwyższenie płacy minimalnej. To są ogromne, dziesiątki miliardów złotych, które zostały wpompowane w konsumpcję. Rozumiem, że to podniosło stopę życiową na krótki czas. Czy to było głównie finansowane tym bilionem złotych długu, które państwo w tym czasie... Tak. Tutaj chciałbym poruszyć pewne kłamstwo budżetowe, bo ja się też zajmuję odkrywaniem kłamstw budżetowych, które są szerzone od kilku lat w ogromnej dawce. To jest kłamstwo VAT-owskie. Rząd, premier teraz jeździ, powtarza i mówi, że dzięki ograniczeniu tak zwanej luki VAT-owskiej, czyli to uszczelnienie systemu podatkowego, czyli byli, niby miały być jakieś mafie, żadnej mafii nie złapano. Nie, jedną złapano w Ministerstwie Finansów. Tą, która zresztą wśród urzędników podległych panu Morawieckiemu, kiedy był ministrem finansów. I ta różnica, ile moglibyśmy pobrać podatków z tej konsumpcji, którą widzimy, powinna być większa niż to, co dostawał budżet. Być może były jakieś mafie, nikt żadnej mafii nie złapał. Rzeczywiście jest tak, że na przykład obywatele, którzy nie ufają państwu, nie biorą paragonu i tak dalej, czyli mieliśmy takie drobne niewypełnianie obowiązków podatkowych, płacenie pod ladą, no i ta suma drobnych takich niewywiązywania się z obowiązków podatkowych tworzyła tą lukę VAT-owską i to się
najprawdopodobniej poprawiło, ale się raczej poprawiło nie dzięki rządowi, tylko po prostu koniunktura była gospodarcza dużo lepsza, bo jak jest trudna sytuacja, jest kryzys, to częściej zastanawiamy się, czy wziąć paragon, czy nie, a jak jest dobra koniunktura, no to wszyscy tam możemy zapłacić ten VAT. No tak, tak to jest i tutaj nastąpiło tylko, że to uszczelnienie systemu podatkowego, one według moich wyliczeń i też wyliczeń Komisji Europejskiej, ono dało dodatkowo rocznie do budżetu między 20 a 30 miliardów złotych. To jest ogromna kwota, ale to nie jest nawet 500+. 500+ kosztowało 40 miliardów złotych, teraz po podwyżce ma kosztować 60 miliardów złotych. Ale do tego dołóżmy 13, 14, koszty te obniżenia wieku emerytalnego, 300+, czyli te takie trwałe obietnice rządu, musimy na nie wydawać rocznie powiedzmy ze 100 miliardów złotych, a luka VAT-owska dała 1/3, może 1/5 tego, a reszta to jest ten dług albo nowe podatki. Jeszcze raz podsumuję. Mamy 1 bln ekstra długu, mamy stałych wydatków budżetowych obiecanych w ustawach obywatelom 100 miliardów rocznie, a luka VAT-owska to była około 20 miliardów. Rocznie, tak? Daje. Czyli, po prostu, czyli krótko mówiąc, to co mówił Morawiecki jest takim legendowaniem, tak? Bo to się nazywa w języku służb legendowanie, opowiadanie jakiejś bajki, która ma uzasadniać obecny stan rzeczy. On rozmnożył lukę VAT-owską jak wino w kanie galilejskiej. Ja nawet napisałem o tym taki felieton, bo premier Morawiecki z tej luki VAT-owskiej to sfinansował już wszystko, łącznie z tarczami finansowymi, wszystko, wszystko, a tutaj to jest prosty dowód. Moim zdaniem pewni ekonomiści, którzy mówili w 2015, co zostało przerysowane i źle powiedziane, mówili, że nie ma pieniędzy na 500+, bo nie zakładali, że rząd podwyższy podatki, bo po pierwsze podwyższył podatki. Po drugie się zadłużył. Po drugie się zadłużył i o to chodzi, znaczy to się jakoś spięło, ale bo jeszcze trzeba, te 2 biliony może straszą, ale one w relacji do PKB to będzie 54-55%, a w tym roku premier Morawiecki się chwali, że dług do PKB, już ten pełny, nawet z tymi funduszami pozabudżetowymi, ten wysyłany do Eurostatu, to w przeliczeniu w relacji do produktu krajowego brutto to jest 49 i mówi świetnie, bo spadł. Ja teraz powiem, dlaczego ta relacja długu do PKB spadła. Spadła, bo mamy bardzo wysoką inflację. Gdyby nie bo my ten dług, te biliony odnosimy do produktu krajowego brutto, tak. Ale chleb, za chleb płacimy 60-70% drożej, za benzynę drożej, czyli wartość transakcji, które są w gospodarce, nominalnie wzrosła, ale realnie nawet mniej kupujemy. I nominalnie niby nam przyrosło i to jest tylko efekt nominalny. Gdyby nie inflacja, to relacja długu do PKB, którą chwali się premier Morawiecki, to jest kolejne niedopowiedzenie lub kłamstwo. Ona nie spadła dzięki powściągliwości rządu, ona spadła dlatego, że mamy bardzo galopującą inflację. Gdyby nie galopująca inflacja, ta kilkunastoprocentowa, teraz 10%, to relacja długu do PKB wynosiłaby 56-57%. I teraz powiem coś, co ludzie nie wiedzą i z czego to też niby... Bo dlaczego nie jesteśmy bankrutem albo dlaczego nie ma jakiegoś przesilenia? Bo jesteśmy na sterydach inflacyjnych. Tak jak w sporcie. Jak sterydy weźmiemy, to ich wyniki są lepsze, tylko po pierwsze, co jak odstawimy sterydy, a je odstawimy, no w końcu inflacja musi, chociaż to jest jedna sprawa, ale sterydy niszczą organizm. Tak jak gospodarka, inflacja niszczy gospodarkę. A co to są te sterydy, ta inflacja? No bo żeby rząd zredukować ten dług do tych 49% i gdyby inflacja była niska, to rząd by musiał wprowadzić podatki, które w ciągu 3 lat dają kwotę od 150 do 200 miliardów. Czyli musiałby wprowadzić dla społeczeństwa podatki, powiedzmy 50-70 miliardów rocznie. To jest jakby o 50% zwiększyć PIT. Tyle by musiał zrobić. Okay. Czyli z 12% musiałby dołożyć, stawka 12% wzrosłaby do 6, czyli do 18, ale ta 32 musiałaby wzrosnąć do 45. Tyle by musiał podnieść PIT, żeby sfinansować, ale nie musiał tego zrobić. Bo dlaczego? Bo dostał albo wywołał sterydy inflacyjne. Okay. Ukryty podatek. Zapłaciliśmy 200 miliardów ukrytego podatku. I dlatego Grecja miała problemy, bo wtedy nie było inflacji w Grecji. My przypudrowane parametry fiskalne mamy wyglądające dobrze, bo zapłaciliśmy, bo my, społeczeństwo, zapłaciliśmy ukryty podatek inflacyjny. Dobrze, to ja mam teraz pytanie naiwne.
to skąd te pieniądze? Skoro to jest bilion przez te 8 lat, w przyszłym roku dodatkowe prawie 400 miliardów, dobrze zrozumiałem? Czy nie, to jest w tym bilionie. Bo w tym bilionie. W tym bilionie. Ten dług do... Nie, ja wiem, tylko że sam przyszłoroczny dług, wzrost przyszłorocznego długu przewidzianego w budżecie, to jest ile? 350 miliardów? 340 miliardów, złotych, ale to jest tak? Nowy dług, a my jeszcze musimy nowy. Spłacić tak, stary. To ja oczywiście to 450 to... musimy łącznie chyba znaleźć, albo i 500. Okej, okay. No prawie pół biliona w ciągu jednego roku, czyli mamy, okej, okay, bilion ekstra i w przyszłym roku pół biliona. To narasta, prawda? I to tak narasta, powiedziałbym, tempo bardzo jest... dynamicznie. No bo jeżeli całość wynosi bilion, a tylko w przyszłym roku pół, no to jest trochę szokujące. Znaczy pół nie tyle co przyrostu, bo jeszcze musimy spłacić stary dług. Taki no, ale, zapad... no ale musimy znaleźć na to inwestorów. No, trzeba zadłużyć się, żeby spłacić i jeszcze obsłużyć odsetki tak, od tak, starego tak. I od nowego. Bo rząd, nowego... akurat rządy mogą coś takiego robić, że spłacać stary dług nowym długiem, to jakoś tam z perspektywy rządu działa, okay. O ile tego to nie jest, ale przyrost jest gigantyczny i przy bardzo drogich odsetkach, bo odsetki... To skąd rząd bierze pieniądze? Skąd one się biorą? Rząd pożycza te obligacje, no to polskie banki kupują, nie tyle, ale nie tylko, inwestorzy, społeczeństwo kupuje obligacje, ale też inwestorzy zagraniczni. Rząd, i to też jest fakt, nie jest już w stanie znaleźć tego finansowania długu na rynku krajowym, w złotówce, mm-hmm. bezpiecznie, mm-hmm. bez ryzyka kursowego, tylko zaczął pożyczać w dolarach mm-hmm. i w euro. Tak jak Gierek. Mm-hmm. Nas w PRL-u powaliły pożyczki, bo były w dolarach. Mm-hmm. No i rząd do tej pory zapowiadał, że nie będzie zagraniczny. Ten rząd w ogóle też złamał kolejną swoją taką, powiedział, jak pożyczać, to w Polsce dług zagraniczny zły. Mówił to, pamiętam, chyba premier Morawiecki też mówił, że nie można się zadłużać za granicą, bo się uzależniamy. A co robi rząd? Zwiększa w tej chwili drastycznie zadłużenie zagraniczne. Chyba jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o dynamikę przyrostu. Ono nie jest jeszcze w całej tym długu duże, ale bardzo dynamicznie rośnie. Mhm. I to jeszcze zaczynamy pożyczać w takich dziwnych krajach, bo ja ostatnio widzę, że delegacja Ministerstwa Finansów w Korei, ale w Bliski Wschód, czyli te wszystkie kraje, co dysponują złożami ropy, które współpracują z Rosją, do Chin polskie delegacje jeżdżą, czyli zaczynamy się niebezpiecznie zapożyczać w walutach, bo złotówka może się wahnąć i wtedy będziemy musieli, tak jak kredyty we franka. Każdy wie, kto ogląda, kto miał kredyt frankowy, wie, co to jest, jak się wahnie kurs, ale my to chcemy sobie zafundować jeszcze w budżecie i jeszcze płacimy wysokie odsetki. My sobie nigdy nie możemy pozwolić na taki dług, jak mają Niemcy, a już na pewno nie na taki, jak Grecja. Grecja, mimo że ma wysoki dług, płaci, my płacimy trzy razy wyższe odsetki, bo nie są w strefie euro. Znaczy łączne odsetki do tej pory w budżecie wynosiły 20 miliardów złotych, czyli połowę 500 plus. Mhm. Tyle płaciliśmy na odsetki. Samych odsetek. Samych odsetek. W przyszłym roku ile to będzie? To ma wzrosnąć do ponad 60 miliardów złotych, prawie 70. Mhm. To znaczy, że musimy wydać dodatkowo 50 miliardów, czyli prawie całe 500 plus. Czyli musimy znaleźć w budżecie państwa. Jak to się ma do innych wydatków budżetowych? Musimy ciąć. Na edukację na przykład. No tutaj panu tej liczby nie powiem, ale powiem też o kolejnym. Kwoty nie pamiętam, ale mogę podać relację. Jaka jest całość w ogóle wartości polskiego budżetu? 600 miliardów? To jest pytanie, jak pan pyta, bo polski budżet wiadomo, to jest jedno to wielkie jest. Oszustwo. Okej, okay. To może... Tak. Bo my mamy fundusze pozabudżetowe. Ja całe rozumiem. Szczęście, że jesteśmy... Znaczy rząd wyprowadził... Oficjalny budżet, który Morawiecki zeznaje jako budżet, który dysponuje i przeprowadza w ustawie budżetowej przez parlament. No to on w przyszłym roku ma wzrosnąć do chyba do 800 miliardów złotych. 800 miliardów. Ogromnej kwoty. Z tego 10% mniej więcej idzie tylko na odsetki od zadłużenia. Tak, ale też jaki jest gigantyczny przyrost. Z 26 bodajże do 66, okay. Czyli to już jest o 40. Czyli zdrowie pacjenta gwałtownie się pogarsza. Problem jest taki, obsługujemy kredyt, nawet jak w gospodarstwie domowym i nagle rata odsetkowa nam tak wzrosła, że musimy zredukować wartość 500 plus. I to jest istotne, że rząd musi znaleźć oszczędności w budżecie aż na taką ogromną kwotę. Albo zadłużyć się jeszcze szybciej, żeby spłacić odsetki. To wtedy wpadamy w tak zwaną kulę śnieżną i spiralę, tak ale jak ludzie rok na chwilówkę. Wyborczy, nikt nikomu nic nie zabierze, wszyscy wszystkim obiecają, a sfinansujemy to długiem najprawdopodobniej. Niestety, znaczy też
dużym zagrożeniem jest to, że jesteśmy w pułapce populizmu, ponieważ tutaj wszystkie partie weszły na tą pułapkę populizmu i przeciętny wyborca zaczyna myśleć, że rząd to ma jakieś pieniądze na drzewie i że te pieniądze, które on rozdaje, są spadają z nieba. Nie, rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy. Wszystkie pieniądze, jakie ma rząd, są z naszych podatków. Jeżeli coś obieca, to musi gdzieś znaleźć na to finansowanie. Mówiła o tym Margaret Thatcher. Jest takie powiedzenie, mówiła, że jeżeli rząd mówi, że ma jakieś własne pieniądze, to znaczy, że gdzieś zabierze, ale mówił to nawet Jarosław Kaczyński w jednym z wystąpień, mówił, że my nie mamy żadnego magicznego sezamu, żeby jednym dać, drugim musimy zabrać albo się zadłużyć, tylko że zadłużenie to jest zabieranie znowu przyszłym pokoleniom, bo to przyszłe pokolenia będą musiały spłacać dług. Ale ta cała pułapka populizmu wygląda jak w Grecji. Ja mocno studiowałem sytuację Grecji. Ale jeszcze zanim przejdziemy do Grecji, to chciałem się jeszcze zapytać. Dobrze, płacimy ogromne odsetki, ogromny dług, to lawinowo rośnie, sytuacja staje się trochę przerażająca, ale ja do tej pory słyszałem od Morawieckiego, że on ma nadwyżki budżetowe. No to jest kolejne kłamstwo. Jak to się dzieje, że budżet ma nadwyżki budżetowe, kończy się nadwyżką, jest wielka feta, Morawiecki świętuje zwycięstwo, a z drugiej strony lawinowo rośnie dług, już prawie bilion. To mi się to nie składa, jak to jest możliwe? Ponieważ rząd od kilku lat stosuje bezprecedensowe triki księgowe, które mają na celu po pierwsze zaniżanie deficytu budżetu państwa, które mają na celu wyprowadzenie z ustawy budżetowej setek miliardów złotych wydatków do funduszy poza budżetem. I dlatego on nawet ostatnio się przyznał, że przecież my tutaj przełożyliśmy z jednej kieszonki do drugiej. No tak, oni przekładają z jednej kieszonki do drugiej. W tej jednej jest ogromny dług, deficyt, a pokazują tylko taką fajną kieszonkę, tak, gdzie jest nadwyżka. Żebym ja to dobrze zrozumiał. Ja rozumiem, że ta kieszonka, która się nazywa budżet, to jest jakby księgowość w firmie. To jest opisane, tak. Są księgi, są faktury, są kwity, wiadomo, wpływy, przychody, rozchody. Ktoś ma nad tym kontrolę, jest rewident w postaci parlamentu. I Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższej Izby Kontroli. Cyferki się zgadzają, rządowi się patrzy na ręce. A pod tym oficjalnym budżetem jest tak zwana czarna skrzynka i tam w tej czarnej skrzynce są lewe pieniądze, których nikt nie kontroluje, nie wiadomo ile tam jest, nie wiadomo na co są wydawane. Premier jednoosobowo podejmuje decyzję o tym, gdzie te pieniądze idą. Proszę mi powiedzieć, jaka jest skala jednego do drugiego? O jakich kwotach w ogóle mówimy? Ile jest w czarnej skrzynce Morawieckiego w stosunku do tych legalnych ksiąg? Tak, podam to na przykładzie deficytu budżetowego. Bo deficyt budżetowy to jest różnica między dochodami a wydatkami. No, zazwyczaj rządy mają deficyty, bo mają większe wydatki niż ten. I premier Morawiecki, jak się rozliczał za poprzedni rok, to podał, że deficyt budżetu państwa w Polsce wyniósł 12 miliardów złotych. To jest duża kwota, 12 miliardów złotych, ale w relacji do PKB to jest 0,4. Dla makroekonomisty nie jest to coś przerażającego, bo powiedzmy dopuszczalną liczbą jest 3% PKB. To jest tak unijna relacja. Ale prawdziwy deficyt budżetu państwa, tego rządowego, centralnego budżetu, z uwzględnieniem tej czarnej skrzynki, ona jest gdzieś w Banku Gospodarstwa Krajowego. Nie, ja umownie mówię, bo to jest nietransparentna. Ale to tak wygląda. To nie dlatego, że gotówka leży u Morawieckiego. Niby jakieś przepisy są, ale właśnie ta skrzynka nie podlega przepisom ustawy budżetowej. Dokładnie. I zaraz powiem. I prawdziwy deficyt, całe szczęście, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, gdyby Polska nie musiała raportować do Unii Europejskiej, to byśmy nic nie wiedzieli. Ja w ogóle się nazywam ekonomistą śledczym, bo ja muszę, żeby się dowiedzieć, jaki jest stan finansów, to po pierwsze muszę nie studiować dane Ministerstwa Finansów i te księgi, tylko muszę w Eurostacie, w Brukseli jakieś biuletyny, a ostatnio trzeba oglądać koreańskie wiadomości, bo tam jest o długu na zbrojenia. Z wizami jest dokładnie tak samo. I teraz ekonomiści i Najwyższa Izba Kontroli wyliczyli, że ten prawdziwy deficyt budżetu państwa w zeszłym roku wyniósł 101 miliardów złotych. Okay. Czyli to jest ta różnica między jednym i drugim? I to ale 90 mi wychodzi tak szybko licząc. Czyli premier wysłał do polskiego parlamentu, do naszej Rady Nadzorczej, że jego deficyt to jest 12 miliardów złotych, podczas gdy prawdziwy jest 100 miliardów. Czyli pokazał 90. 88% ukrył. Czyli tam 90 miliardów ukrył w szufladzie. Nie pokazał parlamentowi w sposób formalny. Ja to porównuję. I to doprowadziło do... Czyli
czyli mamy 88% szarej strefy, czy 90% szarej strefy, jeżeli chodzi o ten wynik, przyrost zadłużenia. Ile to będzie w przyszłym roku? Tego nie wiem, bo nie znamy tych planów, bo problem jest taki, że te plany w tej skrzynce nie są dołączane do ustawy budżetowej. Na przykład do ustawy budżetowej jest dołączany, nie wiem, czy pan wie, ale my w Polsce mamy polskie NASA, Polską Agencję Kosmiczną. Jest wiem, tak... jest nawet bardzo taka kompetentna osoba, która jest jej przewodniczącą. Tak, zgadza jakaś się. Jakaś pani poseł, już nie pamiętam. Ale być może istnieje, gdzieś tam jakieś łaziki może robimy, albo koło do łazika. Ale to chyba oni się tym nie zajmują. Ale nie neguję tego, ale o to chodzi, że jej plan finansowy jest dołączony, a wydatki tej agencji całe szczęście nie są duże, to jest 1/50 promila łącznych wydatków całych finansów publicznych i ten plan jest dołączony, ma 4 strony i są wydatki z dokładnością do kilku tysięcy złotych. A mamy Fundusz Przeciwdziałania COVID w Banku Gospodarstwa Krajowego, mamy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, mamy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, żeby się nie myliło, skrót PiS, tak. Program Inwestycji Strategicznych. Mamy nowo utworzony Fundusz Zbrojeniowy ministra Błaszczaka, mamy Fundusz teraz Dróg Samorządowych, Fundusz Dostępności, kilkanaście funduszy przy banku. To jest wszystko poza budżetem. I to nie są fundusze budżet, w sensie ustawy o finansach. One są przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Ich łączne wydatki, czy łączne zadłużenie, bo one nie mają dochodów, według planów w przyszłym roku ma wynieść 465 miliardów złotych. To jest ta czarna skrzynka. Boże, to ona... I ona wzrosła z 50, bo tam był Krajowy Fundusz Drogowy, czyli można z przyszłym rokiem łącznie ta skrzyneczka od 2020 to będzie 400 miliardów czyli złotych. To jest połowa rocznego budżetu państwa, więcej niż połowa. No, i teraz proszę sobie wyobrazić sytuację firmy, bo pan mówił o firmie i też troszeczkę o radzie nadzorczej. Załóżmy, że mamy, bo firmy też mają radę nadzorczą, mają prezesa firmy, mają księgowego, mają dyrektorów. I co roku firma musi przedstawić bilans, rachunek wyników, albo w spółdzielni mieszkaniowej to mamy. Jak ktoś jest w spółdzielni mieszkaniowej, czy we wspólnocie też przewodniczący, czy tam prezes tej spółdzielni musi się rozliczyć przed mieszkańcami, jak te czynsze wydał, ile pomalował klatek i tak dalej. No i teraz wyobraźmy sobie, że księgowy, czyli minister finansów, w firmie to będzie księgowy, wysyłają na radę nadzorczą sprawozdanie. Mają 100 sklepów w całej Polsce. To jest te 100 miliardów, powiedzmy, ale mają 100 sklepów, a podliczyli wyniki tylko w 12 sklepach, a w 88 nie. Wysłali do Eurostatu albo gdzieś. No i rada nadzorcza musi ocenić, czy te rzetelne są księgi. I tak, w każdej firmie rada nadzorczej by powiedziała, no nie ma tutaj 88 sklepów, nie dajemy absolutorium prezesowi. Co wtedy? Prezes wylatuje. A dodatkowo jeszcze firmy wynajmują audytora zewnętrznego. To są takie wielkie firmy finansowe, które sprawdzają, czy księgi są dobre. U nas to jest Najwyższa Izba Kontroli. I Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła co roku przeprowadza taką analizę, raport 500 stron i pierwszy raz w historii nie wyraziła pozytywnej opinii w przedmiocie absolutorium. To jest tak, jakby właśnie ten audytor nie dał pozytywnej oceny. W firmie prezes by wyleciał, a na księgowego byłyby zarzuty do prokuratora, że oszukał i tak by się skończyło. W Polsce niestety radą nadzorczą jest parlament. Parlament może przegłosować, że dzisiaj jest niedziela. Niestety tak to zrobił, ale dowody koronne są. Ja to też nazywam rajem wydatkowym premiera, te łączne 400 miliardów. Tylko żebym ja dobrze jeszcze zrozumiał, chciałbym... skala jest taka, tak? Łączne zadłużenie Polski wynosi 2 biliony. Z czego PiS zadłuża nas na połowę tej kwoty, czyli 1 bilion i z tego 400 miliardów, czyli 40% tego całego poza kontrolą parlamentu. Jest kompletnie czarna skrzynka, czarna dziura. Tak? To jest to, co Morawiecki wyjmuje z szuflady i mówi, masz, Kukiz 7 milionów kupuje. Tak. Te pieniądze. Kukiz pewnie był z innych pieniędzy, ale to są na przykład Fundusz Przeciwdziałania COVID, to są te słynne czeki tekturowe rozdawane w całej Polsce dla samorządów. I w ramach walki z COVID, nie wiem, czy pan wie, my tak, sfinansowaliśmy kilka wież widokowych, lodowisko, skatepark, ale to dziwne, bo przecież regionalne centrum patriotyzmu imienia Lecha i Marii Kaczyńskich, wikarówkę jakąś przy plebanii, lodowisko, nie wiem, czy mówiłem. Takie tak. Rzeczy są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach walki COVID. Przecież to jest absurd.
te pieniądze powinny, znaczy po pierwsze, dlaczego z funduszu COVID i dlaczego poza kontrolą parlamentu. Kolejna sprawa, że my jeszcze za te 400 miliardów, bo my tą czarną skrzynkę premiera, raj wydatkowy, jeszcze powiem raj wydatkowy, to jest nowe pojęcie, które wprowadziłem do finansów publicznych, bo premier dużo mówi o rajach podatkowych i o tych mafiach, gdzie tam do tych rajów podatkowych. Sam założył mafię wydatkową. A raj podatkowy to jest wyprowadzenie z, powiedzmy tutaj z Polski, z rachunków w Urzędzie Skarbowym transakcji do raju podatkowego, gdzieś tam Seszele albo jakaś egzotyczna wyspa. A co premier zrobił? Z budżetu tego, który ma parlament, wyprowadził do raju wydatkowego w Banku Gospodarstwa Krajowego te 400 miliardów złotych po to, żeby wydawać bez procedur, bez protokołów, oglądu Komisji Finansów Publicznych w parlamencie. Wiadomo, parlament by przegłosował wszystko, ale w parlamencie są kamery. Można zapytać, zadać trudne pytanie. My jako społeczeństwo byśmy wiedzieli. Przypomnę jedną rzecz, że program Pegasus był finansowany z tego Funduszu Sprawiedliwości ministra Ziobry. Ten fundusz, on nie jest w BGK-u, całe szczęście, aczkolwiek tam też są źle wydawane pieniądze, bo na polityczną kiełbasę. Ale program Pegasus został wykryty dzięki fakturze właśnie z tego funduszu. Gdyby program Pegasus, ten szpiegowski, gdzie szpiegowano społeczeństwo polskie, był... Ostatnio okazało się, że generał Wojska Polskiego szpiegowano. Wczoraj. Gdyby był kupiony z funduszu przeciwdziałania COVID albo z funduszu ministra Błaszczaka tego nazbrojenia, to byśmy się nigdy nie dowiedzieli. O to chodzi. Oni to robią, żeby każda dawać... Każda mafia popełnia błędy. No. Kapone też poszedł. Oni, niby, za oni coś tam podatków. Notują, oni coś tam notują, bo nawet mafia, jak wydaje, nie wiem, na jakichś tam swoich żołnierzy pieniądze, no to musi też zaksięgować, że ile im zapłaciła i tak dobrze. Dalej, i tak dalej. Znaczy, hipokryzja pana premiera jest dobrze znana. Myślę, że przejdzie do historii. Ale jeszcze powiem, to jest polskiego. Finansowane z chwilówek, tak bym to powiedział. Dlaczego? Najdrożej oprocentowany. Bo gdyby to było w budżecie państwa, gdybyśmy nawet to finansowali z długu, ale z długu przynajmniej Skarbu Państwa, tych obligacji naszych rządowych, to byśmy płacili mniejsze odsetki. O ile mniejsze? Łączna, właśnie to jest ogromna kwota. My wyliczyliśmy w Instytucie Finansów Publicznych i potwierdziła to Najwyższa Izba Kontroli. Zresztą pomagaliśmy też to im wyliczyć, korzystali z naszej analizy, że ja jeszcze nie wliczyłem 23 i 24 tego zadłużenia. Czyli jeżeli byśmy wzięli to zadłużenie w tej czarnej skrzynce, w tym raju wydatkowym, do końca 22 roku, te zadłużenie będziemy spłacać do połowy wieku. Czyli przyszłe rządy, będą spłacać to zadłużenie z tej czarnej skrzynki i całość tych odsetek, które nam narosną przez te lata, będzie większa od odsetek, niż by to było po Bożemu finansowane w budżecie, będzie większa o 12 miliardów złotych. Jaki to jest procent? Znaczy, może to zobrazuję inaczej. To jest 50 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ile sprzętu medycznego byśmy kupili? To są zmarnowane pieniądze. My dość, że no, tyle kosztuje wolność dysponowania tymi pieniędzmi przez premiera Morawieckiego. Tyle no, 12 miliardów złotych. To jest niegospodarność. Uważam, że za to będą zarzuty, jak wróci demokracja i będzie można to rozliczyć. No bo to jest niegospodarność. Nie ma żadnego uzasadnienia. Za to, żeby oni mogli z tymi czekami tekturowymi jeździć po Polsce, bez kontroli, bez dyskusji w parlamencie wydawać te pieniądze, my zapłacimy przez pół wieku łącznie 12 dodatkowych miliardów złotych odsetek i to są pieniądze w błoto. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby finansować z chwilówek, no w cudzysłowie jest z chwilówek. Uzasadnienie jest zawsze to samo, dobro partii. To jest uzasadnienie. No przecież to jest zupełnie interes polityczny, ma tutaj absolutny priorytet nad jakimkolwiek interesem gospodarczym, czy i praworządnością, i gospodarnością. A no, może jeszcze jedną ciekawą liczbę podam, bo Najwyższa Izba Kontroli ma niedługo opublikować taką analizę, jak tam te wieże widokowe finansowano z tego Funduszu Przeciwdziałania COVID, ale według informacji z NIK-u to ocena wniosku tego, bo samorządy musiały złożyć wniosek, tak, żeby tam niby dostać, tylko ponoć była jakaś komisja w KPRM-ie składająca się ze swoich ludzi, wiadomo, tak jak Villa Plus, minister Czarnek wiedział komu dać, komu nie dać i tak dalej. Tak komu się należy. To NIK wyliczył, że żeby przeczytać wszystkie wnioski wszystkich gmin w Polsce, które na to aplikowały, to mieli 11 sekund na przeczytanie wniosku, czyli fikcja, nie było żadnej decyzji, nie było żadnej analizy, no bo żeby podjąć decyzję, czy buduje obwodnicę albo kanalizację w jednej gminie, a w drugiej wieżę widokową. I co było? Na południu Polski, Małopolska, to budowano wieże widokowe, a na zachodzie Polski, gdzie akurat nie rządzi PiS,
gminy nie dostały pieniędzy, a nie mają kanalizacji. Tak szły te pieniądze. No tak, ale Morawiecki jest znanym, pewnie prawdomówność jest jego najsilniejszą stroną. On kłamie w każdej kwestii. Kłamał także w czymś, co myślę znowu rzutuje na przyszłość tego kraju i na perspektywy szczególnie młodych ludzi, ale pewnie w średnim wieku także. Myślę tutaj o inwestycjach. To znaczy w planie zrównoważonego rozwoju, pamiętam jak dziś, był wtedy w 2000, to był chyba 16 rok czy 17, w Polsce stosunek inwestycji do PKB wynosił około 22% i był powyżej średniej w Unii Europejskiej. Tak. Dzisiaj jest 16,8 i jest grubo poniżej średniej w Unii Europejskiej. Czyli nie tylko my przejadamy dług, przejadamy odsetki i związaną z tym obciążenia na kolejne pokolenia, ale także przejadamy naszą przyszłość, w sensie przejadamy pieniądze odłożone na inwestycje. Zgadza się. To powiem jeszcze, bo premier wtedy uznał, że te 20, no już teraz nie pamiętam, może to nawet było około 20, rzeczywiście tyle było w strefie euro, czy też w Unii średnio, ale premier wtedy założył, że żeby się szybko rozwijać, tak, żeby dogonić Niemcy, tak, to my powinniśmy to zwiększyć do 25. No taki był plan na 2020. U Unii było 20, myśmy mieli 22, a on mówił o 25. I dobrze, to był dobry pomysł akurat. Ten jeden, żebyśmy, bo dobrobyt nie bierze się z konsumpcji, tylko z inwestycji. No właśnie. Trzeba tort powiększać. Żeby jeść większy kawałek torta, trzeba mieć większy tort, bo odkrajanie większego kawałka z tego samego torta oznacza, że komuś zabieramy. No tylko, że populiści uważają inaczej. I niestety żyjemy, tak jak tydzień temu miałem rozmowę z Sławomirem Sierakowskim, socjologiem, który badał nastroje społeczne, przekonania wśród Polaków. Nazwał Polaków społeczeństwem populistów. Jego teza jest taka, że z raka populizmu nie da się wyjść, bo zachodzą dwa równoległe procesy z punktu widzenia politycznego. Z jednej strony zachodzi proces redystrybucji pieniędzy i ten proces rozdawnictwa, to się nazywa partia daj mi pieniądze do kieszeni, tak? To jest z jednej strony bardzo prosta obietnica, cash, gotówka na rękę, tak? To jest to 500+, 800+, 13, 14, proste transfery socjalne. Z drugiej strony mamy jakby obietnicę zmian, reform, tylko że problem polega na tym, że w momencie, w którym rządzą populiści, tak jak teraz, no nikt już nie uwierzy jak w żadne plany rozwojowe rządu, no skoro Morawiecki kłamie w każdej kwestii, to dlaczego ktokolwiek ma uwierzyć, że te pieniądze pójdą na służbę zdrowia, że te pieniądze pójdą na inwestycje, że ktokolwiek z tych inwestycji dożyje jakichkolwiek ich zwrotów? No bierz pieniądze tu i teraz i tyle zysku, co w pysku, a potem niech się wali, trudno. Czy są przykłady z punktu widzenia, już nie mówię politycznego czy socjologicznego, ale ekonomicznego, skutecznego wychodzenia z takiej spirali śmierci, zadłużenia, o który pan opowiedział? To jest pułapka populizmu. Mhm. Bo pułapka populizmu na czym polega? Znaczy właśnie tutaj chciałbym użyć tego przykładu Grecji. Grecja 30-40 lat temu, no w 70-tych latach to dłużej, 70-te, 80-te, no to już to 50 lat temu, miała relację długu do PKB taką jak Polska, około 40-50%. I tam były dwie partie. Była partia PASOK. Socjaliści. Tacy socjaliści proponujący takie tempe transfery, przepraszam za sformułowanie, no tempe, proste, takie właśnie, to jest ta kasa do ręki, 500+, tego typu transfery. I była partia taka centrowa Nowa Demokracja, która była proprzedsiębiorcza, wiedziała na początku. I ta partia Nowa Demokracja, i PASOK wygrał wtedy ze dwie kadencje chyba pod rząd, czy nawet trzy. No i niestety, i to był taki, właśnie tym populizmem szła. I niestety Nowa Demokracja, bo teraz widać, że cała scena polityczna zaczyna obiecywać i to idzie w miliardy. Lawinowo, czyli wpadła w tą pułapkę populizmu, no bo społeczeństwo poprzez propagandę sukcesu, poprzez niepokazywanie prawdy, tego wizji na przyszłości. No a poza tym to jest sprzeczne z doświadczeniem, no jakby żyje się lepiej, więc co się będę martwić. I też dołączyły, ta opozycja dołączyła do tej spirali. I w Grecji też dołączyła Nowa Demokracja. No i to trwało
jedną kadencję, tam w ogóle, te, powiem tak, 13, 14 emerytura, nie wiem, czy będziemy puszczać ten... Będziemy. To nie, tak. Nie chcę spoilerować jeszcze, ale tam po pierwsze trwało to kilkadziesiąt lat, po drugie, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, tam było dużo wydatków socjalnych, takich dobrych transferów. Tam Grecja jako pierwszy kraj w Europie obniżyła wiek emerytalny, wiedząc, że kryzys demograficzny idzie, bo tak z kalkulacji... Czyli robili dokładnie to, co robi rząd. Tego może nikt nie wie, ale Grecy bardzo dużo wydawali na zbrojenia. Mieli konflikt z Turcją, się mega uzbroili. Tak naprawdę ten wielki dług stuprocentowy, czy teraz 200% Grecji, jest w dużym stopniu długiem zbrojeniowym. Mieli pokazowe inwestycje, no bo zorganizowali igrzyska, które olimpijskie. Chyba, olimpijskie, i tam stoją pływalnie, baseny, zarosłe trawą, raz użyte, i też autostrady tylko do jednego stadionu, i nikt tam więcej nie pojechał. I to trwało kilkadziesiąt lat, ale i powiedzmy, ten dług rósł sobie tak, ten populistyczny dług, ta pułapka populizmu napędzała dług. Ale do tego przyszły kryzysy, te takie nadzwyczajne wydarzenia. Bo ten pacjent, gospodarka musi być zdrowa, żeby przetrwać kryzysy. I był kryzys naftowy w latach 70., no jakoś Grecy przetrwali, ale było mówienie, nie, teraz jest kryzys, to my nie zacieśniamy, czyli dalej obiecujemy i dług rośnie. Później był kryzys rosyjski, azjatycki, bańka internetowa w 2000 i przyszedł kryzys 2008 Lehman Brothers, i już nie wytrzymali tego wszystkiego pod naporem tych wszystkich obietnic. I co się stało? Jak taki kryzys się objawia w praktyce? To co, idzie się do bankomatu i nie ma kasy? No ja mam teraz pytanie, czy Grecja, która zbankrutowała w 2008 roku, nikt nie chciał kupić ich obligacji, nie miała pieniędzy na wypłatę emerytur, bo tam nie było pieniędzy na wypłatę emerytur. Nie było. Czyli emeryci nie dostali pieniędzy. Przez miesiąc oczywiście Grecy to... Tak, nie było pieniędzy dla żołnierzy, dla policjantów. I czy jeżeli nie było pieniędzy dla żołnierzy i policjantów, to Grecy byli bezpieczni wtedy? Czy zbrojenia na dług... Ludzie wyszli na ulicę, protestowali. Wiemy można teraz... było wypłacić pieniądze z banku, czy nie? No tego tam nie pamiętam, ale było duże zawirowanie, były limity. Ale ludzie wyszli na ulicę, wojna hybrydowa, załóżmy, że to jest w Polsce, no co Rosja wykorzystuje, wspiera jakąś partię antysystemową i na ulicach można dużo załatwić. Wyobrażam sobie, że czyli zbrojenia finansowane tym długiem, nie, to nie jest bezpieczeństwo kraju, to jest nie, Grecja nie była bezpieczna w 2008 roku, przetrwała dlatego, bo była w strefie euro, dlatego, że Międzynarodowy Fundusz im dał pieniądze. Gdyby nie dał, no to były setki miliardów euro dostali pieniędzy, żeby te obsługiwać, restrukturyzować zadłużenie i obsługiwać te wydatki. Ale Grecy niestety po tym kryzysie musieli zrezygnować z transferów. To wiek może pokażemy obrazek, trochę który już pan powiedzieliśmy. Nam przesłał. Bardzo proszę, świetnie widać go. Taka zagadka. To ja zadam tą zagadkę, przepraszam, ale ja na nią odpowiedziałem, więc czuję się uprawniony do tego, żeby widzów tym zabawić. Pytanie, w jakim języku jest ten artykuł prasowy? To jest pierwsze pytanie. Pytanie drugie, co to znaczy 13 i 14 w opisie? I pytanie trzecie, przeciwko czemu protestują protestujący? Odpowiem na wszystkie trzy pytania. Po pierwsze jest to Grecja, po drugie chodzi o 13 i 14 emeryturę, a po trzecie ten protest jest przeciwko odbieraniu 13 i 14 emerytury w momencie kryzysu. Po kryzysie. No, w zasadzie trudno, nie było co odbierać, bo skoro nie było w ogóle emerytur, bo państwo przestało je wypłacać, no to jakby zderzyli się chyba Grecy ze ścianą. Pytanie moje jest takie, czy to jest jedyne wyjście, czy my... Będziemy licytować się na wydatki i zjemy już wszystko, aż w końcu będzie tak jak ten kompleks pustego pastwiska. Tak już te owce wszystko wyżrą, nie będzie już kompletnie nic, zderzymy się ze ścianą, banki przestaną wypłacać pieniądze, nie będzie pieniędzy na emerytury. I wtedy otrzeźwiejemy dopiero i powiemy, no dobrze, no bez reform to nie damy rady, bo może uporządkujemy to państwo, przestaniemy żyć na kredyt? Powiem tylko tak, jeszcze podsumując, w Grecji nie ma trzynastki, czternastki. Odebrano wszystkie przywileje, takie plusy, bo oni też mieli plusy tam na przykład. I to jest cała literatura na temat tych różnych takich obietnic i bonusów. Na przykład były bonusy dla urzędników za niespóźnianie się do pracy.
Czyli premia, nagroda za to, że się ja pamiętam takie i tych bonusów było, to wszystko zostało odebrane, bo trzeba było zrestrukturyzować budżet. Wiek emerytalny. Wiek emerytalny w Grecji dzisiaj wynosi 67 lat dla kobiet i dla mężczyzn. Musieli zreformować system emerytalny. Mają ogromny garb, bagaż tego wielkiego długu, który nagle, bo Grecy zbiednieli, PKB runął i ten, bo to jest coś taka sytuacja. Jest ktoś, kto ma prosperującą firmę, działalność gospodarczą, nagle, nie wiem, z powodu wypadku traci rękę, nie może być już malarzem, czyli jego dochody nagle spadają do zera i ten kredyt, który wydawał się wcześniej do obsługi, nagle jest kosmiczny, nie do obsługi, bo się okazuje... Co zresztą ciekawe, to bardzo mnie interesuje też z punktu widzenia politycznego, ponieważ podobieństwa pomiędzy Grecją a Polską to nie są tylko i wyłącznie kwestie populizmu, wydatków, nierównowagi budżetowej, plusów, czternastki i tak dalej, to wszystko, żeśmy to wylicytowali, ale także są bardzo podobieństwa polityczne, nie tylko w licytowaniu się partii na obietnice i przekupywaniu wyborców, ale także, uwaga, uwaga, co zrobili Grecy w momencie kryzysu, kiedy już dostali te 150 miliardów euro pomocy. Oskarżyli Niemców o swój własny kryzys, tak? Zrobili dokładnie to, co robi rząd PiS-u w tej antyniemieckiej retoryce, tak? To też Niemcy są winni, kiedy przyjdzie kryzys, najprawdopodobniej o ten kryzys właśnie Niemców oskarżą. No i też pułapka populizmu polega na tym, i u nas jest coś takiego, że teraz dwie strony zaczęły obiecywać, ale my mamy mamy cykl wyborów. Przecież mamy w przyszłym roku wybory samorządowe, potem wybory europejskie i na końcu wybory prezydenckie. I teraz załóżmy, niezależnie kto wygra, każda partia będą się teraz rozliczały z tych obietnic. Nie będzie można powiedzieć, czyli albo będzie wina, że nie, bo tak, PiS, czy też obecny rząd zostawi budżet w dramatycznej sytuacji z procedurą nadmiernego deficytu, a są pewne obietnice, tak? Jakie to są obietnice? Proszę powiedzieć, czy liczył pan, ile kosztuje? No tutaj ekonomiści policzyli to, w ogóle ekonomiści, to akurat ekonomiści z Foru policzyli i tam wyszło, że wszystkie obietnice to jest 800 miliardów złotych, czyli prawie bilion wszystkich partii. No. Najdroższa jest Lewica i to jest... A na szczęście nie możemy wybrać wszystkich naraz. Tak, bo dzięki to się nie sumuje. Tak, to się nie sumuje. Trochę tam musimy nachodzą. Wybrać. No, może ta liczba... Najdroższa jest Lewica. Lewica. Ile to kosztuje? Ponad 200 miliardów złotych. Ile ponad to, co już teraz wydajemy, jak rozumiem, bo tak, uwaga, uwaga, powtórzę mantrę wszystkich populistów, wszystko co dane, nic... Ze wszystkiego, co dane, nic nie zostanie odebrane. Tak? I najtańsza jest Koalicja Obywatelska, 120 miliardów o, złotych. No, ale taniocha, 120 miliardów. Ale to w ogóle bardzo skromnie. Nie wiem, jak oni chcą wygrać wybory. Tylko 120 miliardów. I chyba drugie miejsce z najwyższym ma Konfederacja, paradoksalnie, bo te obietnice, bo może być populizm wydatkowo-transferowy, ale może być też populizm podatkowy. Oczywiście. Bo pamiętajmy, no nie da się zlikwidować z dnia na dzień państwa. Ja nazywam... No bo albo zamykamy szpitale, tak jak pan Mencen mówi, zamkniemy ZUS. Ale co na drugi dzień? Co z emeryturami, co z rentami? Rozumiem, że nie wypłacamy. Od momentu nie ma takiej możliwości. Przecież to są ludzie na ulicach, to jest w ogóle jakiś dramat społeczny i tak dalej. To się nie da tego zrobić, dlatego jak podliczyć te... On to mówi żarty, on mówi na to żarty, tak? Ale jakby podliczyć trudno te żarty... Trudno odróżnić, kiedy on żartuje, a kiedy mówi poważnie. I to jest też populizm podatkowy. I powiem tak, w Wielkiej Brytanii potężna gospodarka, bardzo bogaty kraj, produkuje, nie wiem, silniki do promów kosmicznych i do wszystkich samolotów na świecie i wiele, wiele marek, potężny, nowoczesny kraj. Oni przecież, jak ten poprzedni rząd został odsunięty, bo zaproponował taki zwany mały budżet, w którym było rozluźnienie fiskalne i nagle rynki finansowe zareagowały i była interwencja, bo i tam była obniżka podatków, tylko że ich na to nie było stać. Ja to nazywam populizmem 2.0, tak jak tradycyjni populiści po prostu obiecują więcej gotówki do kieszeni, tak populiści 2.0 mówią, my nie tylko damy to wszystko, co tam ci obiecali, a jeszcze nic nie weźmiemy do budżetu, zostawimy wam to wszystko. Żerują nie na tym, co, znaczy populiści poprzez te polityki redystrybucyjne powodują erozję zaufania do państwa. A ci przychodzą na białym koniu i mówią, państwo wam do niczego jest niepotrzebne, prawda? Bo skoro dostajecie pieniądze do kieszeni i dalej będziecie dostawać, to po co wam państwo? Nie będziecie na niego płacić. I wtedy już będzie w ogóle kraina obfitości, prawda? No, tylko że nie powiedzieli, że te młode osoby, które są zafascynowane tymi nierealnymi, inaczej partia, która nie wchodziła do tej pory do rządów, może obiecać wszystko. No ja na przykład, ja bym wpisał najlepiej jako źródło finansowanie to, że Polska w ciągu 2 lat wymyśli
prom kosmiczny, który doleci do Marsa i będziemy importować, z Marsa przywozić metale szlachetne i będziemy najbogatsi na świecie i z tego sfinansujemy likwidację podatku. Ale jest taka bajka i ona jest takie legendowanie i ono jest bardzo sprytne, jeszcze bardziej aktualne niż 8 lat temu. Wystarczy nie kraść. Prawda? No dobrze. Ale właśnie wyjście, pytanie. No, Grecja wyszła z pułapki populizmu przez kryzys. Mhm. I wiele krajów wychodziły. Czyli to jest tak zwana terapia szokowa. Nie leczymy tego kryzysu, tylko po prostu mamy zawał i potem mówimy sobie, o cholera, chyba trzeba żyć zdrowo. No i właśnie pytanie, tylko uważam, że jeszcze jest szansa, żeby wyjść z tego. Jeszcze jest. To nie będzie łatwe, ponieważ społeczeństwo rzeczywiście poprzez tą propagandę, oszukiwanie, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych, no bo to jest tak, że przyjemności... Wszyscy uwierzyliśmy, przyjemności, że te pieniądze nigdy się nie skończą. Przyjemności są tu i teraz, a te nieprzyjemne rzeczy nadejdą za chwilę, albo nawet dla przyszłego pokolenia. I nie chcemy o nich myśleć. I o nich nie myślimy, wypieramy. Ale to i też chyba część społeczeństwa myśli, że trzeba teraz brać, bo to i tak nie ufam państwu, to jest nie moje państwo, nie mam do niego zaufania, jak dają, to biorę. A młodzi mówią, to państwo i tak zbankrutuje, niech mi ktoś obieca, że ode mnie tych podatków brać nie będzie, to ja na niego zagłosuję, ale bo wtedy się pozbędę tego państwa. Ale o to chodzi, prawda? Że współczesne państwo, ja jestem akurat zwolennikiem, żeby nie było za dużo państwa, bo uważam, że państwo to raczej wyda na Villa Plus i na takie rzeczy i zmarnuje te pieniądze, bo państwo nie ma żadnych swoich pieniędzy, tylko ma to, co od nas zabierze. No ale nie da się, tak jak Konfederacja, wrócić do państwa z XVIII wieku, czy do jakichś takich, że wszyscy sobie radźcie sami. No współczesne państwa... No da się, jak państwo zbankrutuje. No tak. Znaczy musimy mieć też jakąś obronę. Ja nie neguję tego, że trzeba wydawać na zbrojenia. No, najgorsze jest to, że nie ma pieniędzy na edukację, bo to jest kolejny minus. Bo PiS wprowadził, tutaj trochę przeskoczę, 500+, 300+, Sołtys+, wszystkie te plusy. Ale wóz strażacki plus. Plus, ale nie mówi o minusach. A gdzie jest minus? Minus to jest wydatki na inwestycje. Minus to są też te prywatne, łączne, o których mówiliśmy, ale też na wydatki publiczne, które są w relacji do PKB dużo mniejsze niż kilka lat temu i nie mówi o ogromnym minusie, jeżeli chodzi o edukację. Jeżeli nauczyciele zarabiają, to jest ten minus. Czyli mamy 500+ w kieszeni, ale mamy dziadowskie, nie wiem czy dziadowskie, no ale niedofinansowane, przepraszam za to sformułowanie, kompletnie niedofinansowane szkoły, gdzie nauczyciel zarabia płacę minimalną i że dzieci najlepsi poszli, uciekli ze szkoły i pracują gdzie indziej. To jest wielki, wielki minus, o którym i on jest większy od wydatków socjalnych, które dostało społeczeństwo. Ja to sprawdziłem, policzyłem, w relacji do PKB wydatki właśnie na wynagrodzenia w sferze budżetowej, czyli głównie na edukację, spadły w relacji do PKB dużo bardziej niż ludzie dostali wydatków socjalnych do kieszeni. No bo, cóż, to ja to nazywam prywatyzacją problemów społecznych. No i muszą sobie radzić sami na korepetycji. Masz 500+ i radź sobie sam, tak? Liczba uczniów w szkołach niepublicznych, czyli prywatnych, płatnych, wzrosła w ciągu ostatnich 8 lat chyba 6-krotnie. Liczba pacjentów ubezpieczonych w prywatnych ubezpieczalniach, korzystających z prywatnych firm medycznych, także wzrosła wielokrotnie. Nie pamiętam, ale to są wzrosty wielokrotne. No i to jest skutki prywatyzacji problemu. No każdy populizm tak się kończy. No koniec końców zapłacą najwięcej ci najbiedniejsi. Tak? No płacą inflacją. Ten podatek inflacyjny w kwocie 150-200 miliardów jest głównie płacony. Znaczy jedna rzecz, która może nas nie doprowadzić i jeszcze utrzymywać nas na powierzchni, to jest inflacja. Ale inflacja nie jest za darmo, bo tą inflacja to jest ukryty podatek płacony przez najbiedniejszych. Rząd może pobrać, żeby ustabilizować tą relację długu, o czym mówiłem, pobrać ukryty podatek od najbiedniejszych, bo osoby, które lepiej zarabiają, są lepiej wykształcone, to mogą, pewnie mają na tyle środków, żeby na przykład kupić mieszkanie i je wynajmować, kupić jakieś metale szlachetne, fundusz inwestycyjny. Chronić się przed inflacją. I są w stanie uciec przed inflacją. Osoby biedniejsze, takiej aspirujące do klasy średniej, które, bo nawet emeryci mają oszczędności kilka tysięcy złotych, no bo za coś prezenty na komunie kupują na wnuczka i kupują dla wnuczka i są te przestępstwa na wnuczka, nie? No, gdzieś tam te pieniądze są. Ale emeryci często mają w skarpecie pieniądze albo na rachunku nieoprocentowanym, tak. Nie broniącym się przed
w złotówkach. Nie są tak sprytni jak premier, który zainwestował w tak. obligacje własne. Takie osoby pracujące, aspirujące do klasy średniej albo do klasy wyższej też mają oszczędności takie nieochronne. I to te osoby zapłaciły ogromny podatek w kwocie 200 miliardów złotych. No i może nas uratować inflacja, ale to jest totalne zubożenie społeczeństwa. To jest taka wyssanie, znaczy być może to jest cel, no bo może to jest cel, likwidacja klasy średniej i uzależnienie całej reszty społeczeństwa od transferów. Nie macie oszczędności. To jest idealne plastelina dla autorytarnych rządów. Ci paradoksalnie bogatsi to albo wyjadą z Polski, gdzieś uciekną, albo da się ich tam jakoś za mordę, przepraszam, trzymać, żeby... Paradoksalnie nędza i kryzys utrwala rządy. No zobaczmy, co się dzieje w Turcji. Tak? 50% inflacja, gigantyczny problem gospodarczy i co? Erdogan wygrywa w cuglach, tak? Po raz kolejny. On się nawet nie ukrywa, rozdaje pieniądze do ręki, a teraz Turcja jest w problemach, bo Turcja podniosła stopy procentowe z 8,5% do 25% stopy procentowe podnieśli, bo też przed wyborami, tak jak Glapiński, obniżali. I tak samo jak Orban zresztą. To zawsze wygląda tak samo. Orban też tak samo. Orban inflację odmraża. Taka prosta... Pytanie polityczne. Ile będzie wynosiła inflacja w przyszłym roku w Polsce po wyborach? Tak? Zakładamy, że PiS wygrywa i 1 stycznia, jak rozumiem, wraca pełny VAT na żywność. Wracają normalne rynkowe ceny na paliwa, no bo przecież w tej chwili są sztucznie zaniżane przez Orlen, żeby pomóc partii rządzącej wygrać wybory, więc cena, dolar rośnie, cena ropy rośnie, jakimś cudem nagle benzyny na stacjach benzynowych tanieją. Jak pan przewiduje w przyszłym roku, gdy ten czynnik polityczny trzymania tej inflacji za wszelką cenę zniknie, bo już będzie po wyborach i jak powiedział Jarosław Kaczyński, będziemy rządzić przez kolejne wiele kadencji. To co? Znaczy uważam, że czeka nas scenariusz turecki i węgierski. Mhm. Turecki w tym sensie, że prawdopodobnie inflacja będzie wysoka, bo w Turcji wzrosła i trzeba było podwyższać znowu stopy procentowe. I uważam, że... Jaka to jest skala, jeżeli chodzi o 2024 rok? Ale u nas? Tak, u nas. Tego jeszcze nie wiem, ale inflacja, jeżeli wracając do inflacji, to wystarczy prześledzić Węgry. Na Węgrzech przed wyborami... Ja zrobiłem zresztą w social mediach takie wykresy. Węgry i Polska teraz i na środku zrobiłem datę wyborów. No i na Węgrzech ceny na przykład paliwa tak stoją i kilka miesięcy po wyborach ciach do góry. Olej napędowy na Węgrzech 33% po wyborach. Jakbyśmy dzisiejszy olej napędowy przemnożyli 6,2, czyli ten diesla, razy 1,33 to daje 8,5 zł. Niektórzy mówią, że to jest 20%. U Orbana to się wydarzyło. Cena benzyny podobnie. Cena gazu i prądu o 65% do góry. Po wyborach. Po wyborach. Oczywiście, że po wyborach. Przed wyborami idealna linia prosta. Mamy ukrytą, to jest ukryta inflacja. Zresztą Orlen się nawet nie kryje. No sam na billboardach mówi, że dopłaca polskim gospodarstwom domowym 14 miliardów złotych. Co to znaczy? Że po wyborach przestanie dopłacać, bo po co? No, znaczy żadnej firmy na świecie nie stać, żeby w nieskończoność dopłacać. Żadnego rządu na świecie nie stać, żeby w nieskończoność mieć osłony dla cen gazu, prądu czy obniżony VAT. Obniżony VAT to... Znaczy moim zdaniem inflacja, ta ukryta inflacja dzisiaj to jest między 5 a 6 punktów procentowych. Czyli jak mamy te 10,1, to gdyby nie to wszystko, inflacja by wynosiła 16. Ale ta inflacja z uwagi na efekt bazy statystycznej, nie z uwagi na jakby osłabienie trendów inflacyjnych, ona będzie, ponieważ porównujemy dzisiejsze ceny do bardzo wysokich cen sprzed roku i to jest tak zwany efekt bazy statystycznej, bo mamy wysoki mianownik. Ta inflacja może rzeczywiście jeszcze spaść dzięki temu tym działaniom Orlenu, ukrytej inflacji i tak dalej, ale z powrotem wyskoczy o te moim zdaniem o te 5-6 punktów procentowych w pierwszym kwartale, ale lepiej to pokazać na paliwie. No 6,2, biorąc scenariusz węgierski 1:1, to oznacza wzrost cen diesla z 6,2 do 8,5, jeżeli się zrealizuje. Nie wiem, czy Orlenowi uda się to przytrzymać. Na Węgrzech już nie trzymali, bo na Węgrzech... Już nie ma powodu, wie pan, już ma się władzy się nie straci. Wiadomo, że domknie się system autorytarny, kolejne 3-4 kadencje, nie ma co się martwić, no to po co dopłacać? Już lud
został kupiony. Także po co wtedy w Polsce skoczy inflacja znowu do poziomów dwucyfrowych, może nie do takich, bo na Węgrzech inflacja skoczyła po wyborach do 25%. Nam z tego poziomu to nie grozi, ale powiedzmy do poziomów dwucyfrowych, czyli ona spadnie może do tych 8% i później znowu skoczy do kilkunastu. I to nam grozi po wyborach. Po wyborach scenariusz turecki, czyli podwyżki stóp procentowych, nowe podatki, a scenariusz węgierski to jest odbicie inflacji i idziemy dokładnie tą ścieżką. Jakie są ścieżkę PiS-u w miarę mamy przegadaną? Jak z tej najdroższej propozycji, mówię o Lewicy, co w tym programie kosztuje najwięcej? Znaczy, no, Lewica ma tam dużo takich programów mieszkaniowych, czyli dużo jest wydatków na mieszkania. Nie da się zbudować tylu mieszkań, ile brakuje w Polsce z pieniędzy państwowych, bo rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy. Będzie musiał komuś zabrać z podatków. Programy mieszkaniowe powinny być takie i takie. Zresztą... Bardzo mnie to rozśmieszyło, bo właśnie w mediach społecznościowych jako przykład podawano przykład Amsterdamu, gdzie we wszystkich nowych inwestycjach wymaga się, żeby 40% mieszkań było jakby mieszkaniami socjalnymi. Deweloper ma obowiązek oddania miastu tych zasobów za darmo na potrzeby osób bezdomnych. Ale to jest podatek. No właśnie. Pytanie, tak? No to w takim razie te 60%, które płaci, musi zapłacić o 40% więcej za mieszkanie po to, żeby sfinansować. Ta reszta płaci. Ktoś musi za to zapłacić. Przecież te mieszkania nie biorą się za darmo. No one kosztują. A pytanie o Platformę Obywatelską. Co tam kosztuje? No to tam najdroższe jest, tam też jest kredyt 0%. To jest zły program w tym sensie, że wspiera stronę popytową. Mamy z podażową problem. A wspieranie strony popytowej, jak widzimy po przykładzie z ostatnich miesięcy, zawsze kończy się w ten sposób wystrzeleniem cen w górę. Znaczy, tam jest propozycja obniżenia podatku PIT, czyli podwojenie kwoty wolnej z 30 do 60 i to jest bardzo drogie rozwiązanie. To w takich warunkach, gdyby nas było stać, to jest dobre rozwiązanie, bo obniża opodatkowanie pracy. Rzeczywiście PiS w ostatnich latach raczej rozdawał transfery, różne plusy, a praca się nie opłacała, a przedsiębiorcy byli nazywani cwaniakami. Tylko że no to na to też trzeba będzie znaleźć finansowanie. No, obniżka podatków oznacza, że trzeba będzie szukać gdzieś finansowania i spiąć budżet. Przy czym moim zdaniem nie można też patrzeć na same obietnice, takie stricte finansowo też. Ale trzeba budować sobie przed decyzjami takie scenariusze, bo pułapka populizmu jest bardzo zła. Ja uważam, że jeżeli się mówi, że 120 miliardów to jest nic, a to jest najtańsza obietnica, to jest mnóstwo pieniędzy, których nie ma w budżecie, ale trzeba też patrzeć na scenariusz i na przykład, czy wychodzimy z Unii Europejskiej w średnim terminie, czy dostajemy KPO, czy w ogóle fundusze strukturalne dostajemy? Czy dostajemy w ogóle fundusze? I na przykład scenariusz z demokratyczną opozycją jest taki, że tak, mamy te obietnice, ale na pewno mamy stabilizację. Dostajemy te 770 miliardów złotych, które obiecywał na billboardach Mateusz Morawiecki. Tak. Znaczy, część z nich i tak byśmy dostali, ale na pewno to pewien oddech daje. Nie wiadomo, dlatego że Węgry już nie dostają funduszy strukturalnych. Więc... Ale to jest taki scenariusz. I teraz trzeba patrzeć na te scenariusze łącznie. Załóżmy, że wygrywa PiS, no to jest tak, że nie ma tego wszystkiego, czyli trzeba realizować scenariusz węgierski i turecki, czyli mocno podnieść podatki, znowu podnieść stopy procentowe i trzeba uciszyć media, to już jest taki bardziej polityczny. No to wiadomo, i sądy. I sądy, bo już nie ma marchewek, bo już nie będzie marchewek, no, trzeba będzie przyciskać, bo Orban już nie ma co rozdawać w Turcji. I Erdogan w Turcji, i Orban na Węgrzech, no to trzeba moim zdaniem chwycić za media, żeby już nie było krytyki, żeby ekonomiści nie mieli się gdzie wypowiedzieć, jak jest niebezpiecznie. No bo to jest antypolskie marudzenie. No. Tak, i scenariusz jest taki, nie ma KPO, jest scenariusz wychodzenia z Unii Europejskiej, wiarygodność Polski zerowa wśród inwestorów zagranicznych, czyli wysokie rentowności, a tu na przykład scenariusz, bo w KPO to nie są tylko pieniądze stricte, to jest też wiarygodność. Rynki finansowe, a wiarygodność przekłada się na koszty obsługi i zadłużania. Na kurs walutowy i tak dalej. Konfederacja jest
będzie zawsze przystawką w jakimś rządzeniu i uważam, że z całego, znaczy załóżmy, że jest w PiS, a pewnie to jest bardzo prawdopodobne, że byłaby z PiS-em w koalicji, to te wszystkie podobające się niektórym przedsiębiorcom rozwiązania, po pierwsze, likwidacja ZUS-u jest nierealna. No to wiadomo. Po drugie, PiS w koalicji z Konfederacją nie zlikwiduje 800+. Czyli Konfederacja będzie musiała zrezygnować z tych gospodarczych, zostaną tylko te brunatne pomysły takie, które się akurat zgadzają z PiS-em. A plus Konfederacja to też jest konflikt z Unią, to też przecież jest wyjście z Unii. Przecież pan Mentzen nie odpowiedział na pytanie o wyjście z Unii, a wielu członków, znaczy polityków z tej partii mówi, że zagłosowałoby w referendum za wyjściem i tak dalej. I tak trzeba budować scenariusze, bardziej długookresowo. Dobrze, to ja zapytam jeszcze o jeden scenariusz. Jak długo ten rowerek jeszcze będzie jechał? Znaczy, w którym momencie ten kryzys nastąpi? Bo zdiagnozowaliśmy to tak. Mamy bilion dodatkowego zadłużenia. W przyszłym roku 400, z tego biliona urośnie mniej więcej 400 miliardów do pół biliona. Dług rośnie lawinowo, rosną koszty obsługi tego długu, które już teraz wynoszą więcej niż cały program 800+ ma wynosić, tak. Więc to jest, to są jakieś A to są tylko w budżecie, bo łączne tak. odsetki to 100 miliardów, oczywiście. Łącznie z tymi funduszami tak, pozabudżetowymi. Tam jest czarna skrzynka Morawieckiego, to jest 400 miliardów złotych. Jednym słowem po prostu jakiś koszmar kompletny i to lawinowo narastające, tak? Więc chyba mamy zgodę, że trudno mówić o jakiejś terapii z populizmem, która nie jest terapią szokową, czyli nie czy czeka nas kryzys. Kryzys w stylu greckim, krótko takim, że po prostu nie będzie pieniędzy na emerytury, na wypłaty nauczycieli, policjantów, żołnierzy. Budżetówka się zwinie i będzie tak wielki krzyk o pomoc. Pytanie, kiedy to nastąpi? Jaka to jest perspektywa? I czy to jest pół roku, rok, dwa lata, pięć lat, dziesięć? Znaczy my już za to płacimy. Znaczy mówię, bo my płacimy... My zapłaciliśmy już rachunek inflacyjny, te 200 miliardów ukrytego podatku de facto. My płacimy rachunek marną edukacją, to jest ten minus wielki, już zapłaciliśmy. Ja wiem, tylko wie pan, to jest pytanie, ile ta choroba jeszcze będzie trwała? Bo moim zdaniem, jeżeli czeka nas kryzys, no i tylko w ten sposób możemy się z tego wyrwać, no to lepiej szybciej niż później. No to już niech będzie szybko chociaż. No bo to jest tak jak z pacjentem, że pacjent, który, no często jest tak, że dopiero po pierwszym zawale przestaje palić, zaczynam chodzić na basen i zaczynam się... Dokładnie. Ja bym chciał, żeby nie było może takiego kryzysu jak w Grecji, tak głębokiego nam nie grozi, bo mamy całe szczęście... Mamy jeszcze prywatny przemysł, prywatne przedsiębiorstwa, mamy tą przedsiębiorczość. Mm-hmm. Grecy bazowali tylko na turystyce i to się tam im załamało. Ale nie wiem, Rumunia, bo to też sam dług nie jest takim wyznacznikiem. Rumunia miała dług 30% w 2008 i też zbankrutowała i musiała prosić o pomoc międzynarodowe instytucje i im zabrakło. Ale wyszli powiedzmy z tego szybciej, ale z tym kryzysem to jest troszeczkę tak jak z sepsą. Nagle wyniki są dobre i nagle ciach, nie? I lawinowe psucie organizmu. Ja nie jestem w stanie, ja uważam, że po prostu mogę powiedzieć, że jeżeli przyjdzie taki kryzys w stylu Lehman Brothers, a to one się powtarzają, te kryzysy co 5 lat powiedzmy, to... Następnego kryzysu Polska nie przeżyjemy. Tak, to będzie już takie przesilenie, że my już nie mamy tych takich buforów bezpieczeństwa, no bo mamy zrujnowany organizm sterydami, papierosami, sterydami fiskalnymi, papierosami fiskalnymi, budżetowymi, tymi oszustwami. Czarną skrzynką, tym wszystkim, długiem, gigantycznym plus niskimi kosztem, inwestycjami, bo to wszystko było dość, że dużo wydawaliśmy, dużo na dług, to wszystko jeszcze przejedliśmy, żeby to jeszcze poszło na inwestycje, albo nawet na te zbrojenia. Bo ja bym wolał, żeby zamiast 500+, przez te ostatnie lata, żebyśmy już mieli te czołgi i dobre, nie? A niestety to przejedliśmy i to jest kwestia, moim zdaniem, to jest być może kilku lat, kiedy nastąpi przesilenie. Pytanie, czy wyjdziemy przez to tak, że nie będzie wypłacalności i rzeczywiście trzeba będzie zatrzymać, czy może zapłacimy za to ogromną inflacją przez wiele lat. Bo możemy też zapłacić za to inflacją. W ogóle... Właśnie przypomniało mi się i tak się zastanawiam, czy to nie jest calowa strategia, no, bo pamiętam, że ekonomiści rządowi, czy też z banków rządowych
W 2020 roku wprowadzili takie pojęcie, że dług wyrasta. 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 To znaczy, że mamy te biliony długu, ale je liczymy do tego PKB, ale PKB rośnie, to on się wydaje coraz mniejszy, proporcjonalnie. Proporcjonalnie tak. Mniejszy. I to się nazywa wyrastanie długu. No bo bilion sprzed. Bo PKB kiedyś wynosił bilion, teraz wynosi 3 biliony, nie? Czyli porównujemy ten dług do... Jak mamy inflację i liczymy to w złotówkach, to jeszcze szybciej wyrasta. Nawet w TVP Info pojawiło się hasło takie, no, że skrót myślowy, nie wiem, czy to któryś ekonomista powiedział, bo to dla mnie to jest niewyobrażalne. Nie musimy już spłacać długu, bo dług nam wyrośnie. Tak było w TVP Info. Ale o to chodzi, że jeżeli on wyrasta z tego, bo się bogacimy, bo PKB rośnie realnie, bo więcej produkujemy, to rzeczywiście to jest okej, bo mamy lepsze dochody, bo zainwestowaliśmy w nowe technologie, lepiej się rozwijamy. Ale jeżeli to wyrastanie jest poprzez inflację, no to to jest dramat, bo to płacą ci najbiedniejsi ten ukryty podatek. I się tak zastanawiam, czy to nie było, czy ta inflacja, no ona jest pewnie rządowi na rękę. I jedyne rozwiązanie... Znaczy, też w historii gospodarczej było tak, że władcy, jak prowadzili wojny, często głupie wojny, tam się mogli się o narzeczoną pokłócić czy o kogoś, ale były takie przypadki wojen i oni musieli dużo później wydać pieniędzy na te armaty i tak dalej, to żeby spłacić ten dług, to psuli pieniądz, czyli inflację. Robili popsuty pieniądz, wywoływali inflację. Jeszcze było parę innych sposobów. Można było na przykład wszystkich templariuszy finansujących te wojny oskarżyć o konszachty z diabłem albo wygonić wszystkich Żydów. Prawda? I rządowi jest na rękę. Rząd może będzie uprawiał taką strategię, jak to w Sowa i Przyjaciele pan Morawiecki określił, management of expectation. Czyli takie zarządzanie inflacją. Na razie to robi bardzo skutecznie, tylko niestety te oczekiwania coraz bardziej podnosi. Myślę, że jak domkną system i już on będzie posługiwał się pałą, a nie marchewką, to wtedy zaczną... No wtedy wchodzą represje, bo na razie można jeszcze to robić bez represji, tymi marchewkami, ale już nie ma na nie pieniędzy, sterydów inflacyjnych zabraknie, no to wchodzą represje. Ale tak, jeszcze raz poczekaj, sytuacja... Ja momentami, jak widzę, co jest obiecywane, co jest mówione, to aż wewnętrznie wyję jako ekonomista. Takie bzdury bzdury ekonomiczne, które są opowiadane i oszustwo społeczeństwa, które jest wprowadzane, no powoduje, że to przerasta najśmielsze oczekiwania i jest niebezpiecznie i nawet nie wiemy jak i kiedy to może przyjść. Uważam, że już wszystkie takie granice przyzwoitości w ekonomii Zostały przekroczone i to wystarczy iskra, naprawdę, wystarczy iskra i się może w każdej... I my się otarliśmy o kryzys jesienią ubiegłego roku. Tą iskrą była wojna, nie stricte, czyli mieliśmy źle prowadzony organizm, nieprzygotowany na jakąś sytuację przeciążenia organizmu i przyszła wojna w Ukrainie. I przecież rentowności w Polsce przebijały 8%, dochodziły nawet do 9%, bardzo wysokiego poziomu jesienią ubiegłego roku. A Rumunia zbankrutowała w 2008 od długu. Czyli to płacone odsetki od długu. I to już był taki krytyczny poziom. Moim zdaniem niewiele brakowało, bo jak one by przeskoczyły wtedy, jakby te odsetki od polskiego długu przeskoczyły do poziomu 11-12%. Uważam, że wtedy byśmy utracili płynność, tak jak Rumunia w 2008. Groził nam taki scenariusz utraty płynności. Nie mielibyśmy pieniędzy rzeczywiście i musielibyśmy poprosić Komisję Europejską i Międzynarodowy Fundusz Walutowy wtedy o pomoc. Raz się otarliśmy. Teraz pytanie, kiedy ta iskra kolejna będzie, która wywoła przeciążenie organizmu, który już nie wytrzyma, bo jest tak zniszczony tymi błędami w polityce gospodarczej. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. To była bardzo, mam nadzieję, że też dla państwa interesująca rozmowa o ekonomii, trochę innym językiem niż zazwyczaj mówią to ekonomiści. Chciałem, żeby to było takie bardziej zrozumiałe i do ludzi, także nie pozbawione pewnego politycznego tła, bo przecież ta gospodarka nie funkcjonuje sama w sobie jako niezależny byt. No ona po prostu jest poddana pewnym politycznym decyzjom. I taką polityczną decyzję każdy z nas podejmie już za 24 dni. Ten scenariusz, o którym mówiliśmy, to państwo będą decydować przy urnie wyborczej. Wszystkim namawiam na głosowanie.
Przemyślcie to, co usłyszeliście dzisiaj, podejmijcie decyzję, wybierzcie scenariusz i wrzućcie kartkę do urny. A potem zobaczymy. Konkluzja tej rozmowy niestety jest taka, że niezależnie od tego, jaki scenariusz wybierzecie, to dobre czasy, proszę Państwa, już były. Dziękuję i dobranoc. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.